Moja droga córko, nie odchodź ode mnie. Podążaj za mną wszędzie. Minęło właśnie 40 dni od czasu narodzenia małego Jezusa, Króla, i Boży Fiat wezwał nas do świątyni, abyśmy wypełnili prawo ofiarowania mojego Syna. Udaliśmy się więc do świątyni. Był to pierwszy raz, gdy wyruszyłam w drogę ze swoim słodkim dzieciątkiem. Oznaka cierpienia pojawiła się w moim sercu. Szłam poświęcić go w ofierze dla zbawienia wszystkich. Następnie weszliśmy do świątyni. Najpierw uczciliśmy Majestat Boży, a potem wezwaliśmy kapłana. Składając dziecię w jego ręce, ofiarowałam niebieskie dzieciątko Ojcu Przedwiecznemu, poświęcając go w ofierze dla zbawienia wszystkich. Kapłanem był Symeon. Gdy złożyłam dziecię w jego ręce, on rozpoznał w nim Boże Słowo i ogarnęła go wielka radość. Po ofiarowaniu, przyjmując postawę proroka, przepowiedział wszystkie moje boleści. Och, jakże najwyższy Fiat nieprzerwanie i donośnym głosem wybił w moim matczynym sercu nieszczęsną tragedię wszystkich cierpień mojego małego synka. Ale najbardziej zraniły mnie słowa, które wypowiedział do mnie święty prorok. To, drogie dziecię, będzie zbawieniem i upadkiem dla wielu oraz przyczyną sprzeczności. Gdyby wola Boża mnie nie wspomagała, natychmiast bym umarła z powodu czystego bólu. Natomiast przywróciła mi życie i uczyniła z niego użytek, aby utworzyć we mnie królestwo boleści w królestwie swojej własnej woli. Tak więc oprócz prawa matki, które miałam nad każdym, nabyłam również prawo matki i królowej wszystkich boleści. Ach tak, swoimi cierpieniami nabyłam pieniążek, aby spłacić długi swoich dzieci, nawet tych niewdzięcznych dzieci. Dokąd zmierzacie, Maryjo i Józefie? Zmierzamy do świątyni, by pokłonić się i ofiarować Syna Bogu Ojcu. Jezucie i modli się cały. Teraz, o Panie, pozwól mi odejść.
światłem jest. Światłem na oświecenie pogan. Jezu, Tyś jest. Maryjo, duszę Twą przeniknie miecz. Maryjo, duszę Twą przeniknie miecz. Przyjmujesz słowa te, Maryjo, z miłością przyjmujesz wszystko. Pism Luizy. Córko moja, musisz wiedzieć, że w świetle woli Bożej wiedziałam już o wszystkich cierpieniach, które miały mnie dotknąć. Nawet o tych, o których nie powiedział mi. Święty prorok. Ale w tym uroczystym momencie ofiarowania mojego syna, gdy o nich ponownie usłyszałam, poczułam się tak głęboko zraniona, że moje serce zaczęło krwawić i otworzyło głębokie rany na mojej duszy. Bracie, siostro, po takim przygotowaniu do Eucharystii, po tym wstępie, spróbuj tu i teraz zrobić rachunek sumienia, by przyznać się do win na początku Eucharystii, win konkretnych i prawdziwych, grzechów, które wynikają z naszej ludzkiej woli. Bo grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych i kościelnych. Bo źródłem grzechu jest nasza wola. A któż z nas nie popełnił w ostatnim czasie choćby kilkunastu grzechów? Pokaż nam, Duchu Święty, nasze grzechy, wszystkie bez wyjątku. Te, które uczyniliśmy wobec Boga i bliźnich. A potem świadomie wołajmy: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Poraniłem Boga i Was, żyjąc według mojej woli, popełniając grzech za grzechem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Pannę, która żyje w woli Bożej, wszystkich aniołów i świętych, którzy żyją w woli Bożej, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
serce Twoje, bracie, siostro, zapłakało. Teraz czas na wyśpiewanie radosnego hymnu Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Potem usłyszymy słowa kapłana. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Duchu Święty, dotykaj każdego z nas Słowem Bożym. Dotykaj tak do głębi, do szpiku kości, abyśmy całymi sobą słuchali Słowa Bożego. Słuchali, przyjęli je i nim żyli. Czytanie z księgi proroka Malachiasza. To mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro. I oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych. Dotykaj każdego z nas, Duchu Święty. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus, także bez żadnej różnicy, stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci, podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi wedle prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia. Błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Po wysłuchaniu nauki z ust kapłana, nauki zbawiennej dla nas, wyznamy wiarę w tego Jezusa ofiarowanego w świątyni, który jest światłem na oświecenie pogan. W czasie, gdy kapłan przygotowuje chleb, wino z kroplą wody, modląc się, ofiarowując je za nas, możesz, bracie, siostro, wyrzec się swojej woli. Ofiarować swoją wolę całkowicie Bogu, abyś uczył się żyć w woli Bożej. Tu i teraz, świadomie i dobrowolnie, ofiaruję Tobie, Trójco Święta, moją wolę. Wyrzekam się jej całkowicie, by żyć w woli Bożej. Po wspólnej modlitwie usłyszymy modlitwę kapłana przewidzianą konkretnie na ten dzień ofiarowania Jezusa w świątyni. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest On chwałą Twojego ludu i światłem narodów. My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem i razem z aniołami świętymi wychwalamy Ciebie, wołając: Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości, Hosanna wysokości. Za chwilę, bracie, siostro, na słowo kapłana chleb stanie się ciałem samego Boga,
a wino z kroplą wody jego krwią. Nikt nie ma takiego przywileju jak my, biedni grzesznicy i dzieci Boże. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Pozwól mi, Panie, żyć w twoim ciele, w twojej woli. Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana. Pozwól, Panie, aby we mnie od dzisiaj tętniło życie woli Bożej. To ciało Pana za nas wydane, to ciało Pana za nas wydane, to jego krew za nas przelana, to jego krew za nas przelana. Wołajmy razem z Jezusem, prosząc o dar chleba. Dar chleba woli Bożej, dar chleba sakramentalnego, dar chleba powszedniego, aby przybyła wola Boża królować jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaczmy sobie nawzajem i nie żyjmy według woli naszej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, i odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze nasz, i nie wódź nas na pokuszenie. Ojcze nasz, ale nas zbaw ode złego. Za chwilę przekażemy sobie znak pokoju. Prawdziwy pokój jest wówczas, gdy jesteśmy jedno z Bogiem, a tylko żyjąc w woli Bożej możemy być jedno. Spójrz, bracie, siostro, na braci i siostry, które są wokół ciebie, którzy są wokół ciebie. Przekazując znak pokoju, poproś Trójcę Świętą, abyśmy wszyscy żyli w woli Bożej. Oto Baranek Boży, żywy Bóg, Chrystus, chleb sakramentalny. Tylko żyjąc w woli Bożej możemy żyć w jedności z Nim. Idąc
do Komunii Świętej, bracie, siostro. Proś Jezusa, aby żył w Tobie i abyś Ty w końcu zaczął żyć w woli Bożej. Po przyjęciu Najświętszego Boga do swego serca. Nauki Jezusa zaczerpnięte z pism Luizy Picaretty. Po przyjęciu komunii powiedziałam: Panie, trzymaj mnie zawsze mocno przy sobie, gdyż jestem zbyt malutka. A jeśli nie będziesz mnie mocno trzymał, będąc malutką, mogę się zgubić. A On: chcę Cię nauczyć, jak masz przebywać ze mną. Po pierwsze, masz wniknąć we mnie, przemienić się we mnie i wziąć to, co znajdziesz we mnie. Po drugie, gdy cała przepełniłaś się mną, wyjdź ze mnie i działaj wraz ze mną, jakbyśmy ja i Ty byli zespoleni w jedno, tak, iż jeśli ja się poruszam, Ty także będziesz się poruszać. Jeśli ja rozmyślam, Ty także będziesz rozmyślać nad tym samym, co ja rozmyślam. Jednym słowem, cokolwiek ja czynię, Ty także będziesz to czynić. Po trzecie, z tymi czynnościami, które wspólnie wykonaliśmy, oddal się na chwilę ode mnie i idź do stworzeń, dając im wszystkim i każdemu wszystko to, co razem uczyniliśmy, to znaczy dając każdemu moje życie Boże i powróć natychmiast do mnie, aby oddać mi w imieniu wszystkich całą tę chwałę, jaką powinni mi oddawać, modląc się, przepraszając za nich, wynagradzając i miłując. Ach, tak, miłuj mnie za wszystkich, nasyć mnie miłością. We mnie nie ma namiętności, ale gdyby mogła zaistnieć jakaś namiętność, to jedynie mogłaby to być miłość. Ale miłość we mnie jest czymś więcej niż namiętnością, a co więcej, jest moim życiem. I jeśli można zniszczyć namiętności, życia jednak nie. Czy widzisz, jak bardzo potrzebuję być kochany? Tak więc kochaj mnie. Kochaj mnie. Teraz, bracie, siostro, po Komunii Świętej to jest czas dla Ciebie i dla Jezusa. Kochaj Go. Wyśpiewaj sercem miłość Jezusowi. Modlitwa końcowa. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę. Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa. Spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. A gdy otrzymasz błogosławieństwo, bracie, siostro,
z tą miłością, która tętni w Tobie, idź. I kochaj każdego człowieka. Amen. Zawsze chcę przebywać z Nim.